W naszym studiu Ternowianin Mateusz Kijak z zespołu Nowa Epopeja Crew. Domyślam się, że nie było łatwo namówić do współpracy Young Noble, dlatego stąd moje pierwsze pytanie: Jak udało się Wam go poznać? Prócz muzyki, przede wszystkim zajmuje się tradycyjnymi dziedzinami sztuk plastycznych, takimi jak malarstwo, rzeźba, rysunek, ale także nowymi mediami, jak grafika komputerowa, produkcja wideo czy animacja wideo. I tak w 2014 roku dało mi się nawiązać kontakt z zespołem The Outlaws. Planowaliśmy wówczas stworzyć, stworzyć Teledysk do jednego z utworów, w którym gościnnie występował, występuje Young Buck, członek zespołu G-Unit. Te prace jednak bardzo się przedłużyły, ponieważ ja w 2014 roku jeszcze byłem studentem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, realizowałem dyplom magisterski i, i byłem dość zapracowany, nie miałem czasu na to tyle, ile bym potrzebował. Jednak w 2015 roku w wypadku samochodowym zginął Hussein Fatal, który był członkiem zespołu The Outlaws i, i to był jakby bodziec, który, który mocno przyspieszył pracę nad, nad teledyskiem. Właściwie Zrezygnowałem wówczas z pierwotnej wersji y, teledysku, który planowałem stworzyć. Y, zrobiliśmy coś bardzo spontanicznego, niejako w hołdzie Husseinowi Fatalowi ku jego pamięci. I, i po premierze tego teledysku, Young Nobles zaprosił mnie do, do dłuższej współpracy przy, przy projektach wideo. Tak też się stało. Zrealizowaliśmy od tego czasu kilka, kilka teledysków, w y, których występuję razem z takim raperem pochodzącym z Kanady, o pseudonimie dus, dus. I ta współpraca, no tak jak mówię, trwa od 2000 2015 roku, cały czas się rozwija. Właściwie jakoś nie musiałem specjalnie namawiać ją Nobla do współpracy muzycznej. Po prostu w międzyczasie, kiedy realizowaliśmy te różne teledyski, dużo rozmawialiśmy ze sobą i, i wydaje mi się, że znaczy mogę tak to nazwać. Mamy takie relacje, powiedziałbym, koleżeńskie, darzymy siebie dużym szacunkiem i za, za zawsze, kiedy potrzebuję jakiejś, jakiejś pomocy od niego, informacji, mogę, mogę na to bardzo szybko liczyć. I to było tyle ciekawe doświadczenie, że w moi bracia. Krystian i Sebastian w latach 90 byli wielkimi fanami muzyki rap yy, i koszykówki. <gry> I tutaj na, na boisku osiedlowym do koszykówki, na którym rozgrywali wiele meczy, zawsze można było usłyszeć nagrania wykonawców takich jak właśnie Tupac, The Outlaws, NWA, Wu-Tang Clan, Cypress Hill, yy, Ice Cube i tak dalej, i tak dalej. I, i, i ja te wszystkie nagrania w, znałem, kiedy byłem dzieckiem, ponieważ moi bracia są yy, no, sporo starsi ode mnie. I, I Young Noble to jest człowiek, który wystąpił w, yy, na ostatnim płycie Tupaka w Pojawia się w czterech utworach e, Hail Mary, Bomb Force, Just Like Daily, Life of an Aulo, i, i, i e, później po śmierci Tupaka kontynuował on swoją pracę e, artystyczną przy albumach takich jak Styla Rice, gdzie, gdzie pojawia się bardzo wiele jego nagrań z Tupakiem. Ja te wszystkie nagrania znałem, dlatego e, to, że mogliśmy rozmawiać w tamtym czasie, to, to było takie doświadczenie troszkę e, powiedziałbym w pewnym sensie sentymentalne. I, e, i, i, i oczywiście ja, jak Noblowi też. Wspominałem o tym, że, że, że no, opowiadałem o tym, pod jakim wpływem ich muzyki byliśmy, kiedy byliśmy e, młodsi. E, o tym, że, że wraz z moim bratem Krystianem również e, swojego czasu realizowaliśmy nagrania, w, które wpisywały się w ten nurt hi, hip-hopowy. I on te nagrania znał, ponieważ ja mu prezentowałem te teledyski. I pewnego razu, właśnie, e, nie wiem, przy okazji jednej z rozmów wspomniałem o tym, że to byłoby dla nas duże wydarzenie w naszej muzycznej dotychczas Podróży, gdybyśmy pewnego razu, pewnego dnia zrealizowali jakiś wspólny utwór z nim, byłoby to wydarzenie bardzo symboliczne dla nas, prawda? Jest to człowiek, który, który pojawiał się w wielu, wielu takich klasykach gatunku. I kiedy zaproponowałem Young Noblowi tę współpracę przy realizacji wspólnego utworu, to, to, to właściwie od razu powiedział, że tak, że stworzymy wspólne nagranie. A dlaczego akurat ten artysta, mam rozumieć, że Young Noble jest dla was autorytetem? Za, za co go cenicie? No tak jak. Wspominałem wcześniej. Young Noble jest członkiem zespołu The Outlaws. Jest to zespół założony przez Tupaka Shakura, który jest legendą tego gatunku i Young Noble był ostatnim członkiem, którego Tupak dodał do zespołu i no, mamy jakiś taki sentyment wciąż do, do, no, do nagrań Tupaka, do nagrań The Outlaws. i, i to był jakby taki powrót, powrót do przeszłości. Wykonawca, którego słyszałem na wielu nagraniach, kiedy byłem. Młodym chłopakiem, mam teraz okazję współpracować z nim, więc jest to, jest to interesujące doświadczenie. I czy on z autorytetem. To jest na pewno bardzo płodny artysta. On bardzo dużo nagrań tworzy po śmierci Tupaka zrealizował niezliczone ilości, ilości nagrań współpracował z niezliczoną ilością wykonawców. To jest dla mnie trochę taka bardzo przykra historia, która spotkała ten zespół, i tego, tego akurat wykonawcę. Gdzieś nie wiem, nie, nie chciałbym powiedzieć, że czuję ich ból, prawda? Ale, ale słuchając tych nagrań, jakby znając całą historię tak. Jak potoczyły się losy tego, tego zespołu, to jest to dla mnie bardzo przykre, ponieważ no, musimy pamiętać o tym, że lider tego zespołu, Tupac, zginął śmiercią tragiczną w 1996 roku. Został zastrzelony, mając zaledwie 25 lat. Kilka miesięcy po jego śmierci zginął inny członek zespołu The Outlaws jak i Kaddafi. W 2015 roku w wypadku samochodowym zginął Hussein Fatal. Napoleon, który był członkiem tego zespołu, no. Już nie nagrywa. Tak samo jak Castro. Właściwie z y, tej licznej grupy tych wykonawców y, pozostało dwóch, którzy tak prężnie działają i jest to właśnie Yong Nobu i Diamin. Na pewno trzeba cenić ich za to, że pomimo tak wielu przeciwności, po, po tak wielu latach wciąż y, podtrzymują ten ruch, y, wciąż tak Prężnie działają, wciąż mają tyle energii, żeby jeździć po całym świecie i nagrywać z, z różnymi wykonawcami, bo ja nie jestem w tym tej kwestii y, wyjątkiem. No. Doubtless współpracują z wykonawcami z Niemiec, z Holandii, Francji. i z... Można ich spotkać naprawdę na całym świecie. Ciekawi mnie, jak wyglądał proces twórczy nad utworem. Kto jest za co odpowiedzialny? Opowiedz proszę, jak połączyliście wokale? Jak Noble dogrywał, nie wiem, w, w ciemno do waszych gotowych nagrań, które mu przesłaliście? Pierwotnie planowaliśmy stworzyć ten utwór do, do, do innej muzyki niż ta, którą nie Mogą Państwo usłyszeć. Przesłaliśmy Jongnoblowi instrumental, no, do którego on niespecjalnie czuł, e, czuł przekonanie i tak zaproponował, że być może lepiej będzie, jeżeli stworzymy to nagranie do e, bitu wyprodukowanego przez jednego z jego producentów, e, ale w międzyczasie nasz kolega Abo Knife, e, z którym tworzyliśmy projekt w 2014 roku, przesłał nam bit, e, który my z kolei przekazaliśmy Jongnoblowi i tak on uznał, że, że jest to muzyka, do której chciałby nagrać e, swoją zwrotkę. Niedługo po tym my, z nagraliśmy nasze wersy, które no, po zmasterowaniu i zmiksowaniu wstępnym zostały wysłane do Young Nobla i właściwie on bardzo szybko nam odesłał swoją, swoją zwrotkę. Ten utwór powstał już ponad rok temu, ponieważ my go zrealizowaliśmy bodajże w okolicach lutego 2016 roku, jednak nie chcieliśmy go po prostu tak o wrzucić do sieci i, i, i na tym koniec. Od początku było wiadomo, że będziemy chcieli stworzyć jakiś rodzaj wideo do, do tego nagrania, coś, co mogłoby przyjąć formę, nazwijmy to, teledysku. Jednak wciąż brakowało nam czasu na stworzenie tego wideo, i, i, i dopiero teraz mogliśmy mogliśmy to zrealizować. W sieci możemy oglądać teledysk, do utworu sięgamy daleko. Animacja, przyznam szczerze, robi wrażenie. Skąd pomysł i jak długo trwała praca nad tym klipem? Na początku 2017 roku rozpocząłem pracę nad, nad storyboardem do teledysku, który mieliśmy zrealizować do tego, który chcieliśmy zrealizować do tego nagrania. No, dużo rzeczy mi przeszkadzało w tej pracy, bo wiadomo, obowiązki zawodowe, życie prywatne, do tego dużo różnych innych działań artystycznych, których się podejmowałem, spotkania, wernisaże, plenery i i tak ciągle to, ciągle to było odsuwane w czasie i finalnie no, te plany zostały mocno pokrzyżowane przez, przez wypadek, który przytrafił mi się w czerwcu. Jakby dochodząc do zdrowia uznałem, że no, jednak rezygnujemy z, z tych pierwotnych założeń, te, 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 te rzeczy, które zostały już do tego czasu przygotowane no, na poczet realizacji tego klipu, po prostu wykorzystamy je w przyszłości w, w promocji innych materiałów, ale mimo wszystko chcieliśmy, żeby wideo, które zaproponujemy do tego utworu, mimo wszystko było, było atrakcyjne wizualnie, dla odbiorcy. Początkowo to była bardzo prosta koncepcja, która zakładała realizację jakby takich slajdów rysunkowych, które miały być stworzone jakby w oparciu o, o materiały z naszych wcześniejszych lat, lat 2008-2012, kiedy to graliśmy liczne koncerty. Te, te, te ilustracje miały bazować na zdjęciach z tamtego okresu. No i tak jakby od tego rozpoczęliśmy pracę. I jak to z każdym projektem zazwyczaj bywa, no rozrosło się to dość mocno i doszło wiele nowych elementów. Elementów, elementów animowanych i elementów też takich, które mogą tworzyć pewien rodzaj jakby takiej skromnej narracji. No i finalnie mamy ten obraz. Tutaj ciekawostką jest to, że wszystkie ilustracje zostały stworzone przez nas, w większości przeze mnie, ale też w kilku, w przypadku kilku ilustracji autorem jest Christian, który mój brat, który debiutuje w roli rysownika, więc no, jest to dla niego też ciekawe doświadczenie na pewno. Jeżeli chodzi o czas powstawania takiego materiału, to nawet w przypadku takich prostych Prostych animacji, jak ta, którą tutaj właśnie prezentujemy Państwu przy okazji utworu, sięgamy daleko, to no, jest to rzecz bardzo czasochłonna. Myślę, że ten teledysk powstawał około miesiąca czasu. Jest, jest wiele etapów, przez które trzeba przebrnąć, aby stworzyć taki obraz. Oczywiście zaczynając od, od narysowania ilustracji, które później trzeba zeskanować, trzeba te ilustracje także wykolorować, później gotowe ujęcia zmontować w tą większą całość. Także jest to proces, jest to proces bardzo wymagający. Ciekawi mnie też, jak Young Noble zareagował na gotowy utwór, co napisał, co mówił, udostępniał utwór, jest, nie wiem, z niego dumny. Cytując napisał, dope, you have to really push this song out there, bro. Tak jak mówiłem, Young Noble zna, zna ten utwór od 2016 roku i no, był pod wrażeniem tego wideoklipu, który zrealizowaliśmy do tego nagrania. Nie wiem, czy się spodziewał takiej animacji, ale podobała mu się, tak ba, ba, bardzo pozytywnie komentował e, to wideo, które mu zaprezentowaliśmy. Jeżeli chodzi o promocję, no to Trzeba pamiętać, że Young Nobu cały czas, cały czas pracuje nad licznymi projektami. Ostatnio ukazał się film biograficzny o Tupaku, w którym Young Nobu gra siebie. Film pod tytułem Olazomi. I obecnie Young Nobu jest także po premierze albumu, który nagrał z Crazy Bonem, członkiem legendarnego zespołu Bone Dog, Zone Harmony, pod tytułem Dog Brothers. I to są chyba takie priorytetowe projekty dla niego w chwili obecnej. Jeżeli chodzi o promocję utworu Sięgamy daleko, to myślę, że Jest to przede wszystkim ciekawostka dla polskich Fanów y, muzyki Tupaka I The Outlaws y, y, Główny ciężar promocji raczej Spoczywa, spoczywa na nas, no, umówmy się Jest to utwór, który W większości został nagrany w języku Polskim i y, no, w, w Stanach Zjednoczonych, no nie wiem Czy, czy, czy może to amerykańskich słuchaczy Zainteresować, dlatego, y, dlatego Przede wszystkim Jeżeli promować ten materiał, no to tutaj u nas w kraju. Choć oczywiście docierają do nas również głosy za oceanu, głosy od ludzi związanych ze środowiskiem zespołu The Outlaws i są to głosy pozytywne. Także, także jesteśmy zadowoleni. Też nie liczymy na jakiś komercyjny sukces tego utworu tak naprawdę. No, nagrywaliśmy hobbystycznie w, w latach 2008-2012 realizując bardzo wiele utworów, teledysków, zagraliśmy na licznych koncertach. Ten utwór to nie jest tak muzyka, która może porwać tłumy. Właściwie moda, jeżeli chodzi o muzykę rap, teraz bardzo się zmieniła. Szczególnie myślę, że młodzi słuchacze tego gatunku e, oczekują zupełnie innych e, brzmień. E, no ale tak jak mówiłem, dla nas jest to przede wszystkim taka m, symboliczna sprawa, e, to, że mogliśmy zrealizować e, utwór z kimś, kto e, pracował z Tupakiem, kto realizował nagrania takie jak właśnie na przykład Helmery, Mary. Utwór, który jest wielkim klasykiem tego gatunku, utwór, który przeszedł do Historii e, muzyki rap. Wspominacie też o tym, że utwór zwiastuje w powrót Waszego duetu. Czego możemy się więc spodziewać w kolejnych miesiącach? Jakie macie plany? No, nie zamierzamy się zatrzymywać zbyt długo przy, przy utworze. E, sięgamy daleko. Oczywiście mamy, mamy dalsze plany. Tak naprawdę mamy bardzo dużo nieopublikowanego nigdy wcześniej materiału, który zrealizowaliśmy w poprzednich latach, i myślę, że od tego trzeba będzie zacząć. W roku 2014 wraz z muzykiem o pseudonimie Abon. Knife, jest to polski producent na mieszkający w Hiszpanii. Zrealizowaliśmy album muzyczny pod tytułem Inter Impress, którego nazwa związana jest z faktem, że album ten powstał nie tylko w wersji audio, ale także wideo. To znaczy, że do każdego z utworów zrealizowaliśmy własnym sumptem teledyski. Dlatego też album nie był wcześniej opublikowany, ponieważ to zajęło dość dużo, dużo czasu w połączeniu właśnie z, z moim trybem życia, gdzie realizuję bardzo wiele projektów w międzyczasie za zaangażowany, także byłem w projekt Todd Machine, pierwszy pełnometrażowy fabularny film, który powstał w Tarnowie i tak dalej. Tych projektów było bardzo dużo. I myślę, że premiera projektu Interimpress finalnie odbędzie się jeszcze w tym roku. Te wszystkie teledyski, które przygotowaliśmy, zostaną opublikowane. Ciekawostką jeszcze może być fakt, że projekt ten został zauważony i doceniony w 2014 roku przez markę SMS Audio Poland, która wchodziła w tamtym czasie na polski rynek która w, także, ta marka wsparła nas w procesie powstawania tego projektu, ale ponadto mamy, mamy także bardzo dużo innych nagrań, które, które zrealizowaliśmy w międzyczasie i które myślę, że opublikujemy. No chciałbym wrócić do muzyki, ale trochę w innym wydaniu niż, niż to, co do tej pory można było usłyszeć, bo tak jak w sztukach plastycznych podejmuję wiele różnych eksperymentów, tak samo tutaj w muzyce chciałbym wypuścić się na takie obszary takiej bardzo autorskiej kreacji, takich bardzo autonomicznych poszukiwań. Ciężko jest przewidzieć, jaki rezultat może to przynieść. No, proces twórczy bywa często procesem bardzo zaskakującym, no i trzeba dać się ponieść. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja przypomnę, że premiera utworu sięgamy daleko miała miejsce 23 sierpnia w serwisie YouTube na kanale Nowa Epopeja Music. Zainteresowanych odsyłamy rzecz jasna do sieci, właśnie.